Okej, dobra, siemanko YouTube, kolejny odcinek, lecimy tym razem chyba już do Kruka. Możemy już otworzyć bramę do obozu bandytów, tak? O, tutaj chyba musimy iść i tam powinna być ta świątynia. Zobaczymy, czy nam się uda tutaj, zapiszmy sobie grę, zapisz 100... 138. Opa. Strażnik bramy. On mnie nie chciał wpuścić, gnojek jeden. No i tam są jeszcze te zombie. Zombie nie będziemy na razie bić, bo one są naprawdę wkurzające. Jeszcze raz wkurzające. Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy nam się tą bramę uda otworzyć. Czy zabiję dzisiaj Kruka? Zobaczymy. No aktualnie idziemy chyba go zabić, czy jak to tam jest. Już sam nawet nie mam pojęcia, no, ale spróbujemy. Okej, uwaga. Jeredra Kantar. Boże, dwa słowa. Stary, ale najlepsza protekcja na ziemi, jaką widziałem. No, zapiszemy sobie już tutaj. Okej. Kuźma! Dobra, wiedziałem, że to będzie coś na takiej zasadzie. O, ja nie wierzę. Pułapki. Dobra, wiem. Dzięki, kuźma. Czekajcie, porozmawiamy z kimś, bo to po prostu jest masakryczne. O. Okej, okay, save pułapki. No właśnie, czekajcie, musimy z kimkolwiek porozmawiać po prostu, żeby mi się grafika naprawiła i możemy kombinować tak naprawdę. A, ja już wam mówię, że tu będzie pierwszy zgon. I kurde, i pięknie. Wiedziałem, coś jakoś tak... Klikając ten guzik miałem takie przeczucie... Kurwa, stary. Albo mi się wydaje, albo zaraz zginiesz. Stary, bo ci zaraz łeb urwę. Niestety nie. Musisz włączyć po kolei i sprawdzić. Okej. Okay. A, dobra, bo to ten. Pozdrawiam cały YouTube i mamę, taty nie pozdrawiam. Po spadku zostawił mi małe przyrodzenie. O, ja pierdziele. Ja tego nie przeczytałem. Nie przeczytałem tego. Nie przeczytałem tego. Dobra, no to teraz musimy sobie zaznaczyć. Ja tutaj sobie zrobię te takie. Raz, dwa, trzy. Tam ile będzie? Cztery, pięć. Pięć ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, okej. Co my tutaj mamy? Czyli najpierw było słońce. Gdzieś to tu jest napisane. Co tu się stało? Napisz. 100, 139. Dobra, czy ja muszę je po kolei włączać, tak? Czy jak? Bo ja już nie wiem. To jest zagadka logiczna, myślnex. No, najpierw było słońce. Dobra, nie było słońca. Kuźwa, nie było żadnego pierdzielonego słońca. O, ja nie wierzę, dobra. Rozumiem, nie było słońca. Kolce. Kolce były na pewno pierwsze. A nie! Zagadka logiczna. No dobra, zobaczymy, czy... Nie pojmuję na razie logiki, nie rozumiem, co tutaj jest ten. Ludziki też nie. Więc może najpierw było piorun. Dobra, nie było żadnego pierdolonego pioruna też. Za przeproszeniem. Denerwuję się. Denerwuję się. Dobra, mam tutaj ten, okej. Czyli najpierw był klucz. Dobra. Rozumiem. No dobra, najpierw byli ludzie. Zacznijmy od ludzi. Ludzie. Później stwierdzi, że zbudują pułapkę. Idzie dobrze, dobra, czekajcie, zapiszę to tu. Tu będzie jeden, tu będzie dwa. Ludzie. I dopadł ich piorun. Piorun ich dopadł. Dobra. Nie dopadł ich piorun, mnie dopadła pułapka.
Dobra, czyli mamy dobrze. Mamy ludzie, pułapka. Najpierw byli ludzie. Zacznijmy od tego. Później stwierdzili, że zbudują pułapkę. Więc potrzebowali klucza. Nie, nie potrzebowali klucza. Żadnego klucza nie potrzebowali. Jezus Maria. Dobra, nie. Byli najpierw ludzie. I powiedzieli, że potrzebują pułapki. Dlatego świeciło mocno słońce. Jest! Jest! Udało się. Ludzie, którzy zbudowali pułapkę, bo im bardzo świeciło słońce. No tak! Geniusz! Genialne. Dobra, dobra, okej. Okej, zajebiście. Super. 140. 140. No to... Okej, myślałem, że już kolejne ten. Okej, zaryzykuję. Nic tu nie ma. Dobra, pozabijam tych strażników, żeby nie było. Chyba dobrze, co? Polecam przeczytać te tabliczki. Które tabliczki? Kamienna tablica Quahadrona. Ir dorej akara patapatapatabara. Które tabliczki ja mam przeczytać? Polecam przeczytać te tabliczki. Które tabliczki? To są jakieś tabliczki? Przy te kolorowe tabliczki, tam masz wskazówki. Te tabliczki? Zielona kamienna tablica. Trzecia pułapka została zbudowana przez Quahadrona i jedynie on wie, jak otworzyć bramę. My, trzej pozostali przywódcy Rady Pięciu, założyliśmy pułapki w świątyni, zabezpieczyliśmy wejście, oby miecz na zawsze już pozostał w mroku. No dobra. Gdzie wywalił pozostałe trzy? No nie mam pozostałych trzech. Nic tu nie ma. O kurde. Się przestraszyłem? Się naprawdę przestraszyłem. Zła gra, bardzo zła gra. 141, 41. No dobra. No dobra, okej. Okej, macie mnie. Pierdzieleni budowniczy. Żeście se zbudowali zajebistą pułapkę. Dobra, czekajcie, tu jest trójkąt, tu... Nie! Umarłem. Okej. Ork z tyłu, jaki ork? Dobra, to są na pewno nie te wejścia. O mój Boże, no dobra, może spróbujemy od drugiej strony. Ciemny grzyb, dobra, nie będę dotykał ciemnego grzyba. Ej, to chyba tu, bo ty pierścień. Jest! Jest! Znalazłem dobrą drogę. A to tylko dzięki irytacji. Irytacja czasem pomaga. Ja jestem głupi, czemu miałbym być głupi? Wiecie co, coś mi tu nie pasuje. Ja to bym se odpalił jakąś pochodnię albo światełko. Mam? Światło, 7. Napisz.
No dobra. Nie, to jest zapadnia. Tu nie jest zapadnia. Te pułapki mnie zabijają, naprawdę. Jakąś pochodnię tutaj mam. Dobra. No kurwa, no. Trzy kamienie nie działają. Trzy kamienie. Próbowałem trzech kamieni. Naprawdę, trzy kamienie. I każdy z nich skończył mnie zabijać. Polecam pochodnie. No właśnie, pochodnia mi dużo pomogła. Nie pomogła w ogóle. Dobra, czekajcie, ten kamień nie działał. I tamten kamień też nie działał. Jebać system. O mój Boże, już... Nie no, to tutaj fejle to już naprawdę bazylion fejlów. Jeb system. Jeb. Kurde mać, no nie trafiłem. Hej, przynajmniej jest śmiesznie, przynajmniej położycie się spać z dobrym humorem, co? Przynajmniej wy, okej? Okej? O ja pierdyle. Jeb system. What? Moja to nie działa! No nie no, pierwszy raz to już działało, ale teraz to już nie działa. Zginąłem, no nie wierzę. Siemano ludzie, cześć, witam nowych ludzi. Aktualnie wkurzam się przy Gotiku, to jest dobre ten. Serio, tego nie widzisz? Co mam widzieć? Opowiedz mi o tym. Właśnie widzę, jak wyjebałem w ziemię. Gdzie tu jest zielona tabliczka? Gdzie tu wcześniej działało, teraz nie działa? Opowiedzcie mi o tym. Ja tego nie widzę. Ja jestem ślepy, ale naprawdę nie jestem w stanie tego zobaczyć. Co tutaj tkwi? Dobra, czekajcie. Powiedzcie mi, na którą płytkę mam wejść. Na którą mam płytkę wejść, bo już nie rozumiem. Która ta płytka się różni? Ta? Czy ta? Na którą mam płytkę wejść? Najpierw prawa strona. Środkowy, lewy, prawa strona. Środkowy i lewy. Jebać system. Nie. Dlaczego mi to robicie? O ja pierdolę. Prawo, prosto, lewo, prosto. O mój Boże. Nexus przechodzi dungeony. Kurwa. No gdzie pierdziele? O mój Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo ludzie. Żeście mi powiedzieli dobrze, bardzo dobrze mi żeście powiedzieli nawet, powiedziałbym. Jestem zadowolony z tego tutaj, że mi tak powiedzieliście. Opa. Zapisuję to. 44. O ja pierdyle.
No dobra. Co teraz? Co za wylew. Kruk zwija się ze śmiechu, no właśnie. Jest na taktyk. Chwila! Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Tak. Okej. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? A Odron! Wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna. Miecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Myśl. To było tak dawno temu. Stary! Odsuń się ode mnie! Okej. Jakoś tak powiem. Kamienna tabliczka zręczności, walki bronią jednoręczną. Super, dobrze. Okej, udało się. Udało się. Ja cię pierdzielę, nawet nie musiałem ryzykować życia. Holset, największy przeciwnik w Gothiku, no coś w tym jest. Przynajmniej się już nauczyłem czegoś. Tu są kamienni wojownicy. Jest ich dużo! Dobra, może przyzwiemy sobie tutaj kogoś do pomocy. Do walki z tym tutaj. Ale kogo? Może golema. Może golem mi pomoże. Zapiszę sobie tą grę, wiecie? 146. Kolejny poziom. Zajebiście, dobrze. Dziękuję, golemie. Jesteś naprawdę przecudowny. Dobra, wraz z golemem udało nam się poskromić tutaj tych wojowników. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sam bym sobie poradził, ale jakoś tak... Niczego tu nie znajdę. Poczułem tutaj potrzebę pomocy. Niczego tu nie znajdę. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie w tych kamiennych strzelnikach. Nic tu nie ma. Czy oni może jakieś kamienne tabliczki dropią, czy coś? W sumie traci mi się trochę ten golem. Chciałem się uleczyć jeszcze szybko i pójść. Wiem, że traci mi się golem. Spokojnie, spokojnie, zaraz ten. Nieważne, nieważne. Zapiszemy sobie jeszcze raz. Jest nieźle. Ja magiem nie grałem. Grałem w dwójce dopiero. W dwójce ten. Tak, marnuj najlepsze zwoje w rozdziale drugim. Spokojnie, można kupić jeszcze. Czy to jest kruk? Czy to jest kruk? To jest kruk, czy nie? To nie jest kruk. 48. To jest kruk. Muszę przygotować sobie zwój lodu. 6.
To jest kruk? To jest chyba... O kurde, to jest kruk. To jest kruk. Też kruk. Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Chłopacy, zaraz pójdę na tego chodźcika, tylko ja tutaj pokonam tego. Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Ja zapomniałem, gdzie mam aż pod szóstką. Szóstka. Bryła lodu. Jest! Nie mogę tego oglądać, nie mogę oglądać. Przepraszam, nie mogłem. Szpon Beliara jest w moich rękach, miecz. Patrzcie, złota kamienna tabliczka. Żółta, zielona, niebieska, fioletowa, czerwona. Mam wszystkie tabliczki. Bełty. Szpon Beliara, broń dwuręczna. Szansa na dodatkowe obrażenia. Nie mogę tej broni założyć. Czemu nie mogę tej broni założyć? Jak to nie mogę jej założyć? Co wy tu mi gadacie? 49. Epicka walka. To było najlepsze. To było super najlepsze. Co to? Czemu nie? Czemu nie mogę jej założyć? O co chodzi? Tu są ludzie. Ja mogę to kliknąć? Może umrę. Chodźcie. Up. Muszę się pomodlić. Okej. Okay. Do Beliara. No dobra. Okej, to było dosyć dziwne. Zapiszę sobie jeszcze w razie... Nie, no przed chwilą zapisywałem. Dobra. Jak pójdziesz do Saturasa, to będziesz... Ja się boję, że on mi zabierze tą broń, wiecie? Dobra, kapliczka Beliara jest u Xardasa, z tego co pamiętam. Zapisz. Ja się boję, że on naprawdę mi zabierze. To jest murzyn, pamiętajcie. Nie, żebym miał jakieś uprzedzenia. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak, kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Czy ja mam kliknąć zabrałem szpon Beliara, czy nie? Czekajcie, ja to... Niech cię... Zapiszę sobie, bo boję się, że on mi zabierze go. Hej, ty!
Zabrałem szpon Beliara, ale nie mogę go użyć. Szpon Beliara to wyjątko. Ma swoją duchę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą, albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Chyba cię popieprzyło, albo nie? Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj. Beliar jest nikczemny. Jeśli no to Rusa pójdę, spokojnie. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Dobra. Ja nie chcę. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Ale ja nie chcę więc ci oddać jej. Dokładnie przemyśl, co zrobić. Dobra. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby te stare mu... A jest... I... Dobra. Niech... A czekaj, oj. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach. Ej, zobacz, i tak dostałem za... Niepotrzebnie bym łaził. Umarłych. Przywołuje duchy zmarłych. Związki pomiędzy budowniczymi i ich przodkami były bardzo silne. Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego, co na niej napisano, wynika, że... Dobra, to są tylko te tabliczki. Dostałem sztuki złota. Niech cię... Wykonałem misję. No dobra, szponu Beliara na razie nie mogę użyć. Musimy... Mówicie, że do Thorusa mam iść. No dobra, pójdziemy do Thorusa w takim razie. Tabliczki oddałem Saturasowi, dokładnie. To zrobiłem. Dobra, do obozu bandytów. Gdzie jest Thorus? Thorus, gdzie ty jesteś, mój drogi przyjacielu? On zniknął? Tu jest. Hej! Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków. A przy jednym z nich znajdziesz mnie. Ale hint, kurde. Dobra, on się ten... On się pojawił później w trójce, rzeczywiście był przy bramie. Dobra, powiedzcie mi, gdzie jest... Jedna jest w kanionie, mówicie, jedna ta... jedna ta kapliczka Beliara, tylko kurde, gdzie dokładnie? Do Grega idź do Grega. Ojejciu, już idę do kanionu. Okej. Okay. I gdzie jest ta tabliczka, ta kapliczka Beliara, bo nie jestem w stanie jej zlokalizować. Gdzieś dokładnie jakąś lokację potrzebuję. Chodź, bo czekają na mnie. Tak, już chwilkę idę. No chciałem tylko ten szpon Beliara chociaż przywdziać na siebie. Co na ciebie czeka? Kapliczka jest przy tym myśliwym w jaskini i na plaży z ognistymi jaszczurami. Kapliczka jest przy tym myśliwym w jaskini. Jakim myśliwym w jaskini? I myśliwy w Uksardasa na wieży, tak, to wiem. W obozie orków w kanionie, no to nie, to tam na pewno nie pójdziemy. No to tam chyba nie pójdziemy. Tak, liczy się tylko siła, więc nie mów. Czwórce też rzeczy. Był Thorus przy bramie. No właśnie, on tam wszędzie jest cały czas przydupas przy bramie. Okej. Okay. Naprawdę tak powiedział. Kruk jest historią. Niech mnie diabli porwą. Nie spodziewałem się tego. Musiałeś go nieźle zaskoczyć. Oto 500 sztuk złota. Należą ci się. Nawet piraci nie wyrażą. Masz charakter. Podobasz mi się. Stary, no homo, bro. Podobasz mi się. Spierdalaj. Za przeproszeniem. O, naprawdę nie mój problem. Okej. Okay. No dobra. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Praca życia.
No dobra, u Uxardasa jestem. No właśnie, jest Uxardasa. Jest w mieście w Korinis w kanałach też. Serio? Nie było Gothica 4, Gothic 4 Arcania. Arcania Gothic 4. O to chodzi. W kanionie niedaleko biblioteki uczonych, drugi w jaskini na południowej plaży. Na południowej plaży tam, o, w sumie to jest niedaleko. Dobra, zaczynamy. Nie no, czekaj, czekaj, stary, nie zaczynaj. Już wchodzę, poczekaj. No dobra, słuchajcie, to żeśmy pokonali tutaj tego kruka. Mamy w swoim inwentarzu szpondeliara. Dwuręczny, super, fajny, najlepszy. Więc użyjemy go w następnym odcinku, spróbujemy go odszyfrować, ja będę się żegnał z YouTube'em i zmieniamy się na Heroes of the Storm, pogramy sobie troszeczkę z chłopakami, więc zmieniamy grę, dziękuję za Gothica, Gothic będzie jutro prawdopodobnie, także jeszcze pogramy, więc zapraszam jutro ludzi, którzy chcą Gothica, a tych, którzy chcą pośmiać się i pograć troszeczkę z nami w Heroes of the Storm, zapraszam, dobra, kończymy.